No bo tak jakby, wiesz, mózg z natury jest leniwy. I tak jakby nie bylibyście w stanie narzucić sobie tak ogromnie wysokiego poziomu trudności, jak moje krzesło na przykład. Wiesz co, ten norweski zmienił całe moje życie tak naprawdę. Spostrzeganie mnie przez ludzi się bardzo zmieniło. Bo nagle ludzie zaczęli mówić, że jestem najambitniejszą osobą, jaką znają. Boże, ty jesteś taki ambitny, co ja, jak to? Skąd ty to masz? I tak dalej. Na przykład ludzie mówią, że no tam ciężko na studiach. A ja miałem pracę, trzy języki. Wózek. Wózek, człowieku, już zapomniałem o tym. Masz, więc byłem tak, ludzie, więc. A właśnie, wózek, no widzisz o co tu chodzi? Widzisz? Ja zapominam, ja to pomijam w ogóle. Więc ludzie mieli na przykład jakiś problem na studiach, no to ja miałem problemy studenckie, problemy wózkowe, trzy języki i pracę. Ja się tych trzech języków autentycznie uczyłem codziennie. Natomiast tydzień jakiś, czy jakieś ważniejsze wydarzenie sprzed wypadku, to dopiero katastrofa smoleńska. Wcześniej. I w kwiecień, marzec? Tak, Katastrofa 10 smoleńska. kwietnia. No, to jest 10 kwietnia, no to jestem wypadek z 6 czerwca. I to było autentycznie istotne. Nie tak, że coś tamten, tylko to, gdyby katastrofa smoleńska się nie wydarzyła, to być może nie byłbym na wózku. Jak to wiążesz? Wytłumacz to nam. Jak wracaliśmy sobie z składów, jechaliśmy główną drogą Toyotą Avensis, duży czarny samochód, przepisowo, wyobraź sobie. No jechaliśmy główną drogą i z podporządkowanej wyjechał inny samochód. Ten pan, który nam wyjechał w tak ostatnim momencie, że nie było absolutnie żadnych śladów hamowania, nawet centymetra, nic. Pisk opony, niczego tam nie było. Nic takiego nie miało miejsca, po prostu się wjechaliśmy, nie? I już. Żadnego hamowania i tak dalej. No i się okazało, że ten człowiek, który we mnie wjechał, miał polecieć do Smoleńska właśnie badać przyczyny no tego, dlaczego tak się wydarzyło, nie? Miał polecieć tam i nie poleciał, bo były złe warunki pogodowe i pojechał na działkę. I na siebie trafiliśmy i nie żyją wszyscy. W sensie cały samochód, który nam wyjechał. I no, mordercami nie jesteśmy, zabójcami też nie, no bo to nie była absolutnie nasza wina. Natomiast ten człowiek, jego żona i pies nie żyją. I teraz, gdyby katastrofa smoleńska się nie wydarzyła, to być może też by pojechał na działkę, no ale to już nie wiadomo. Nie? Natomiast jest to tak jakby bardzo, to była bardzo ważna osoba w tych właśnie badaniach tej katastrofy. To był Czyli ktoś taki, kto tam pełnił jakąś ważną rolę, tam badając to wszystko. byś powiedział, ci można, że wypadek może rodzić wypadki. Że katastrofa spowodowała, że drogi ludzkie się inaczej skrzyżowały. Kojarzysz, co to są czarne łabędzie? Czyli sytuacje, które są totalnie nieprzewidywane, a wpływają na twoje losy? Kojarzycie? Czegoś takiego nie słyszałem No to właśnie. sprawdźcie sobie czarny łabędź. Co to Okej. jest? I jak wyglądał cały ten proces, to chyba już nawet opowiadałeś pewnie nieraz. Mnie ciekawi, jak wyglądało to, czy pamiętasz jakiś czas przed, kiedy miałeś poczucie, że jesteś przed wypadkiem, kiedy miałeś poczucie, że jesteś gorszy i Przed wypadkiem? no, że poczułeś, że jakoś potrzebujesz poprawić sobie jakoś nastrój, czy coś takiego. Przed wypadkiem? Przed wypadkiem? Coś, co byś porównał do tego, co po wypadku mogłoby się wiązać z poczuciem, że jesteś niepełnosprawny. One more time, please. Jeszcze raz. Tak, przed Engang til. wypadkiem. Tak, przed wypadkiem. Coś, co porównałbyś z poczuciem, że jestem gorszy, niepełnosprawny, które
mogło się pojawić po wypadku? Mogło. Czy miałeś to przed wypadkiem? No absolutnie nie. No co ty? Nigdy nie miałeś, nie miałeś żadnej wątpliwości, żadnego porównania. Nie, nie, nie. Wiesz co, ja kochałem swoje dzieciństwo. Ja uważam, że miałem świetne dzieciństwo. Absolutnie, tak jakby wiesz, jakieś tam problemy się pojawiały czy coś, natomiast jakbym miał to opisywać, to jako beztroską po prostu przygodę. Fajna gra, w której byłem. Absolutnie nie miałem żadnych takich myśli. Absolutnie nic a nic. Byłem przeszczęśliwym dzieciakiem. Uwielbiałem swoje dzieciństwo. Naprawdę. I marzyłeś tak naprawdę tymi kładami o czym? Poprzez te kłady. Chodziło mi tak naprawdę tylko o jazdę. Tak jakby... Czyli już spełniałeś się w tym już po prostu. No tak. Okej. Okay. Gdybyś mógł... Tak, tak jakby ja byłem jeszcze, ja miałem 11 lat podkreślę, więc ja nie miałem celów pod tytułem zostać mistrzem Polski. Ja chciałem jeździć jak najwięcej już. I tyle. Okej, okay, to idziemy teraz troszkę już dalej, przełamiemy ten moment. Tak mógłbyś krótko scharakteryzować no takie fakty z tego wypadku. Jak do tego doszło, w sensie co tam się wydarzyło i co sprawiło, że teraz tak to wygląda. Tylko po prostu jak wyglądał ten wypadek. Więc słuchajcie, 11-letni chłop jedzie z mamą i z takim naszym ziomeczkiem na kłady. Wyjeżdżają rano, dojeżdżają bezpiecznie, fajnie i cudownie. Na zawodach też było pięknie, cudownie, wspaniale. No i zaczęliśmy wracać koło tam jakiejś godziny 16, 17. Było jeszcze jasno, bo to były wakacje. Znaczy czerwiec, no to wiecie. Nie? No i co, wsiadamy w samochód. Moja mama była zmęczona, więc sobie jechała tak powolutku. Siedziała gdzie? Na miejscu kierowcy. A ja z tyłu, z prawej strony. No i sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mówi, mamo, co ty tak jakoś tak wolno jedziesz, czy coś tam? Mówię, nie śpieszy nam się? Nie, wiesz co, zmęczona jestem. Dojedziemy sobie, wiesz, bezpiecznie do domu, nie? No i jeb. Tak jakby nie mieliśmy żadnej możliwości zareagowania. Ja to Czy ty wyleciałeś z pasów? Nie, nie. Jak to? Ja pasy miałem zapięte, natomiast jak jechałem, to musiałem... No byłem zmęczony. I te pasy musiały się po prostu jakoś źle ułożyć, wiesz? No bo wyobrażam to sobie w taki sposób, że jak wracam zmęczony, no to kładę się na drzwiach na przykład. To pasy nie są tu, tylko są na przykład tutaj, nie? I pomimo tego, że są dobrze zapięte, no to na przykład, nie wiem, jak oprzesz się jakoś za mocno o, wiesz, jakoś za mocno się oprzesz, no to też te pasy już nie są idealnie ułożone. I tak naprawdę przyczyna tego, że jestem na krześle, jest najprawdopodobniej tu. Przez pasy. Bo wiesz, pasy działają idealnie, jak siedzisz idealnie. To znaczy, jak siedzisz tak, to te pasy działają najlepiej. Jak siedzisz tak, o. Nie? A jak się... Nigdy tak nie siedzisz. Dokładnie, a jak siedzisz tak, no to już nie bardzo. Tak. Więc wyjechał nam ten chłop z prawej strony, ten archeolog badający katastrofę smoleńską. Katastrofę smoleńską. Więc tak, wyjechał w ostatnim momencie, że nie było żadnego śladu hamowania, nic a nic. Po prostu wjechaliśmy w nich, no i tak jakby nawet nie mieliśmy jak uciec, no bo jak my jechaliśmy w ten sposób, a on chciał przejechać drogę na drugą stronę, no to jakbyśmy mieli uciekać, to gdzie? No tak. I straciłeś przytomność. Si. I kiedy się wybudziłeś, to co zobaczyłeś? Biała ściana. Biała ściana, no to mogę ci jeszcze ciekawostkę sprzedać, że pamiętam jeden bardzo dokładny element sprzed wypadku. Bardzo wyraźnie widzę ten obraz. Klamka od samochodu. Bo jak przymulałem, no to byłem jakoś tak. Pamiętam guzik. Swoją drogą moja mama ma taki samochód, z jakim mieliśmy wypadek, w tym samym kolorze. Żeby było ciekawsze, nie? Więc tak jakby bardzo nas to boli i ojej. Jestem powinien być zrażony do marki Toyota, bo w niej miałem wypadek. What the fuck? No, pamiętam oskurzone drzwi i guziczek do szybki. Bardzo wyraźnie czarne. No, widzę to. Czyli biała ściana. I najpierw guzik, potem biała ściana. Potem biała ściana i jeszcze nic nie wiesz, tak? Co się wydarzyło w sensie, w takim sensie z tobą, z twoim ciałem, tak? No i... Czy pamiętasz, ból wtedy czułeś, jak zobaczyłeś białą ścianę? Raczej byłeś na narkozie, nie? Raczej... No to bardzo mocnej narkozie byłem. Słuchajcie, to może to będzie ciekawe, bo właśnie ludzie jak pytają o jakieś przed czy po, to zawsze pytają o jakiś taki... Jeden moment,
który ty zapamiętałeś, na przykład ten biały sufit, nie? Natomiast z mojej perspektywy to jest tak, że jak ty masz wypadek i się budzisz i jeszcze jesteś po prostu naćpany tak bardzo tymi lekami wszystkimi, że ty po pierwsze to ty nie do końca wiesz, o co chodzi, a po drugie jak tracisz przytomność, to nie jest tak, że to pamiętasz, a to nie pamiętasz. I ja na przykład nie do końca jestem w stanie określić, kiedy ja tak naprawdę się obudziłem. No tak. Bo jak ja świadomie przypominam sobie to swoje wybudzenie teraz, to ja nie jestem pewien, czy to było pierwsze wybudzenie. W sensie, ja jak wtedy otworzyłem oczy, to ja tak jakby funkcjonowałem, jakbym już to wszystko znał. I miałem takiego mindfucka, że wiesz, patrzę na rzeczy, których nie znam i mam jakieś dziwne wrażenie, że jednak znam to miejsce. A co to oznacza? To, że moja świadomość jeszcze nie do końca zaczęła działać, kora nowa, płaty przedczołowe jeszcze nie do końca kumały, o co chodzi. To moja taka świadoma część, nie? Ta świadoma część mózgu. Natomiast ta podświadoma to już znała, bo widziała to już dni wcześniej. No dobra. Na przykład była taka sytuacja, że przyszła pielęgniarka i mówi coś tam, że że ten twój tata to wysoki jakiś taki, nie? Czy napakowany, już nie pamiętam. Mój tata? Skąd ty to wiesz? No był tu przecież. A ja takie, aha. Mówię, ty mamo, ale jaja. O tobie mówi, że ojciec do mnie przyleciał. No gdzie z Londynu? Gdzie ojciec z Londynu by przyjechał? Nie, no weź. Nie wiem, skąd się to wzięło. A moja mama mówi, a tata był. No. Ja takie, o fuck. Ale faza. W lepszej grze nie byłem. Nie? No. Takie, więc z takich sytuacji dziwnych jest tam dużo. Okej, okay. I dowiedziałeś się o twoim stanie zdrowia. Jak wtedy? Kurde, wiesz co? Pomimo tego, że ja tak jakby rozumiałem, co do mnie ktoś mówi, to ja w ogóle tak jakby nie do końca uświadamiałem sobie, wiesz, jak już przeszedłem na chirurgię tam 4 miesiące dalej, 4 miesiące później, no to ja już zacząłem mieć świadomość tego, co ja tu robię, co się dzieje i jak będzie wyglądało moje życie. Natomiast jak ja się wybudziłem i byłem na OIOM-ie przez tam, nie wiem, miesiąc chyba, półtora, to mi się wydaje, że przez jakieś 2-3 miesiące to ja w ogóle totalnie nie wiedziałem, o co chodzi. Ja nie mogłem po wypadku ani jeść, ani pić i moim priorytetem było jeść i pić. Albo się jakoś, nie wiem, pograć się w coś. No tak. A nie, że wiecie, no. Tak, więc tak jakby problemy z tamtego okresu były ważniejsze niż to, jak tam se poradzę kiedyś. Po prostu byłem na tyle naćpany, wiesz, tymi prochami i tym wszystkim, że ja teoretycznie wiedziałem, co mi ktoś mówi, ale totalnie nie potrafiłem tego przekuć na rzeczywistość. Nic a nic. Dopiero później. Mhm. I co? I ten moment później. To było kiedy? Jaki rok? Bo wypadek był w którym? W 2010. I teraz ten moment, kiedy mówisz, że zaczęło do ciebie coś docierać. No to było właśnie, no nie wiem, tak jakby zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, jak będzie wyglądało moje życie z 4 miesiące później. 4 miesiące później. No. I wtedy w tym momencie co czułeś? Nie wiem. Nie wiem. W sensie pamiętam. Nie potrafię tego zidentyfikować. Ale nie potrafię ci tego powiedzieć. No jak się czuję? No kurde, no wyobraź sobie, że grasz sobie w grę na poziomie trudności takim jak wszyscy. I nagle ktoś ci mówi, ha typie, podnosimy ci próg trudności o 3 do góry. A ty masz takie, grubo. A kodów nie ma. I trzeba sobie jakoś radzić. Nie da się tego opisać, no bo to nie jest tak, że na przykład ktoś ci coś zabrał. W sensie na zasadzie miałeś sołówek i go nie masz. To nie jest tak. To nie da się tego. W sensie ja mogę jakoś ubrać wam to w słowa, ale wydaje mi się, że to i tak nie jest w stanie odwzorować to, co ja tam czułem, bo no to jest tak, jakbyś grał w grę z jedną przez całe życie i ktoś ci zmienił grę. I ty masz takie, i ty nie masz na zasadzie, ojej, straciłem tamtą łatwiejszą grę. Ty masz takie, co jest kurwa? To fuck? O co tu chodzi? A dlaczego tak się stało? Dlaczego ktoś mi grę zmienił? Przecież ja nie chciałem zmieniać gry. Było w tamtej mi dobrze. Dlaczego to jest 3 razy trudniej, skoro wszyscy mają tak samo łatwo? Okej, okay, czyli jakbyś miał możliwość, chciałbyś wtedy cofnąć czas? No tak, no oczywiście, że tak. W tamtym momencie, dlaczego ja?
A to co tu, sprawiedliwe to? No. No to wtedy, no, wtedy tak, autentycznie. Teraz, czy bym chciał cofać? No myślę, że pewnie też bym chciał cofać. Ale z drugiej strony ja lubię swoje życie. Czyli jednak nie chciałbyś. Bo jednak przez wypadek jesteś gdzieś, ale do tego zaraz dojdziemy. Mhm. Czym się zacząłeś zajmować po wypadku? Wiesz co, bo to było tak, że jak ja byłem po wypadku, to mama chciała, żebym zaczął robić cokolwiek. Żeby nie skupiać się na tym, że na wózku nie mogę w piłkę grać, tylko porób coś. No właśnie. Nie? No i zaczęła tam, wiesz, sprawdzać, dzwonić, no i pojechaliśmy na, to się nazywa FAR, czyli Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, i oni tam mają swoje treningi. I sobie robią kółeczka, tam po schodach se wchodzą i tak dalej, nie? Ja pierdzielę, ile kulawych tutaj, wow. I jest taki świat, tak? Tak, istnieją tacy ludzie. Grają w tą grę, co... That's it, bro. I właśnie był pokaz szermierki. No i jako, że ja zawsze lubiłem się napierdzielać na badyle, miecze, to więc jak jeździłem po jakichś zamkach Malborku na przykład, zawsze kupowałem miecze drewniane, jak były. Zawsze. A na przykład na podwórku mieliśmy wojny osiedl? Osiedli. Czy chyba. Osiedli? Osiedlowe? Wojny osiedlowe albo wojny jakieś takie, no że... Wiem. Na masywną skalę, że my się napierdzielaliśmy. Chłopcy tam z plecu broni. No tak, my szpiegów nawet mieliśmy. Człowieku, masakra. I to były takie autentycznie wojny na kije. Ja się zastanawiam, jakim cudem się nikomu tam nic nie stało. I jakim cudem ja mam dwoje oczu dalej. Kurde. I na przykład generał, bo to były autentycznie bitwy, wojny na 20-30 osób. Tam była taka naparzana, że kosmos. I pamiętam, że generał miał brzozę. Żeby było wiadomo, że to jest generał, że to jest nasz dowódca taki, wow. Nie? Z taką wielką, białą. Ale ktoś... Tak, na końcu się okazało, że ta brzoza nam miękła wodą, jak się tam to się złamała bardzo szybko, także... To w tym momencie niezła zajawka, taka mega, po prostu, głęboka. Si. No więc... I co? Przyszedłeś tam, zobaczyłeś różne sale, przyrządy... Sposoby grania w tą grę, tak? Grania w tą grę na wyższym... I sobie coś wybrałeś, czy jak się przyszło? Jeszcze raz, chłopaki. Jeszcze raz. Powolutku. Pytanie. Wybrałeś sobie jedną z dyscyplin, które tam były, czy po prostu wiedziałeś już, że okej, mogę to... W tą grę mogę grać tak. Na przykład robiąc szermierkę, coś... Wiesz co? To było łatwo, tak od razu przyszło, że okej, będę robił szermierkę i będzie dobrze w moim życiu. Wiesz co, no właśnie tak jak opowiadam o tych naparzankach na kije, no to tak jakby całe moje, no nie powiem, że całe moje życie, bo to by była gruba przesada, ale ja zawsze lubiłem się naparzać po prostu. I tak jakby ta szermierka zawsze się gdzieś przewijała, no ale nigdy nie miałem okazji, wiesz, w takim profesjonalnym stroju, miecze, szpady i tak dalej, nie? No i tutaj miałem taką okazję w klubie IKS AWF Warszawa, gdzie spędziłem lata, bardzo miłe, długie lata, no i tak zostało, no bo co, wyniki zaczęły być coraz lepsze, jakaś kasa się pojawiała na horyzoncie, więc to tak jakoś fajnie się rozwijało wszystko, nie? Do jakiego poziomu doszedłeś sportowego? Kurde, wiesz co, zdrowie mi padło w najlepszym momencie mojej kariery. Jak wszedłem do seniorów, czyli walczyłem już z ludźmi, którzy byli załóżmy 20-30 lat starsi ode mnie, no to ten poziom się bardzo dużo podwyższył. No bo z juniorami, no to być na podium drugim, trzecim, to nie jest problem, nie? No bo masz małą konkurencję. Ale jak już wchodzisz w seniorów, to już grubo. No i tak naprawdę byłem złotym medalistą Pucharu Świata we Włoszech. To chyba jest największe osiągnięcie. W sensie, bo ja jak się rozkręcałem bardzo długo w tych seniorach, tam byłem 12, 15, 18, 28. I w pewnym momencie był taki moment przełomowy, pierwszy, trzeci, coś tam. I to był bardzo przełomowy moment. Wygrałem z człowiekiem, który miał srebro chyba, czy złoto na paraolimpiadzie. I z nim wygrałem, więc
Więc zaczynało być naprawdę kolorowo, no i okazało się, że zdrowie powiedziało, że a za łatwo by ci było i znowu podwyższamy poziom trudności, musisz szermierkę odpuścić i już, bo zdrowie padło, nie? No takie tam zapalenie, z którego wyszło coś tam, długa historia. I co teraz i to się w którym roku wydarzyło to? Te ucięcie szermierki? 2019. Niedawno. Chyba jakoś tak, wiesz? Mm. Też koło tak. To 3 lata grasz w nową grę. W nową grę gram, no. I jak to się zaczęło? Jakie są te zasady? No. Jakie są zasady gry? I widzicie, i tutaj wraca, trochę przewiniemy się przez temat mojego traktowania wózka. Mm. Straciłem możliwość uprawiania szermierki. Mm. Zacząłem się uczyć języków obcych. Mm. Od razu, tak jakby nie to, że o Boże, dramat, tylko od razu przeskok, nie? Mhm. Wiesz, nowy rozdział, pyk. Mhm. Tego nie możemy? Możemy to. Mhm. No i z tych języków rozkręciła się straszna awantura, bo przez 3 lata... Za dużo ludzi poznałeś i się zacząłeś kłócić z nimi w innym języku, czy co? Wiesz co, tych języków, których się uczyłem, było 8. Mhm. I potrafisz powiedzieć w tych 8 językach... Nie, w 4 tak. W 4 tak, w 8 nie. Bo na przykład fińskiego uczyłem się przez rok i to była, w sensie, ja się lubiłem tego języka uczyć, ale on jest trudniejszy niż polski, w statystykach nawet. I uczyłem się go rok i mówię, tu nic nie potrafię powiedzieć. A na przykład uczyłem się norweskiego przez rok, no i ja byłem na poziomie dużo wyższym niż... Polski. Niż angielski. Że autentycznie już mam na tablecie... Czujesz się już jak tamtejszy obywatel? Nie czułem się jak ich obywatel. Czułem się jak po prostu człowiek, który jest zakochany w ich kulturze, języku, kraju i tak dalej. I myślę, że jakaś wycieczka może w te wakacje Mustangiem do Oslo, do Pauliny, na bank. No i co chciałem powiedzieć? Przepraszam, ale jestem po imprezie z wczoraj i muszę się chwilę zastanowić. Jesteśmy na trzecim etapie, jak to widzę, trzecim etapie twojej gry. Najpierw byłeś 11 lat, potem tak, etap w wózku, potem etap koniec szermierki. I teraz na czym polega zasady teraz. Co się stało, że mówiłeś, że się pokłóciłeś, tak? Co to za awantura? Wiesz co, awantura, tak, rozkręciła się straszna awantura. Mam na myśli, że strasznie grube rzeczy z tego wyszły. Bo ja autentycznie zacząłem się uczyć, bo zacząłem się tak jakby trochę nudzić na studiach. Na zasadzie mówię, kurde, chcę... A właśnie, ten temat Mustanga się też przewija. Mówię, kurde, ja chcę jeździć Mustangiem. Chcę! No i sprawdzam, dobra, jaka jest średnia pensja psychologa od razu po studiach. Mówię, minimalna. Mówię, kurde, za słabo. Co by tu zrobić, nie? I tak sobie myślę, kurde, w jaki sposób być tak jakby, jak wszyscy skończymy studia, to wszyscy będziemy mieli te same warunki, tak jakby. Mhm. Że no, ktoś dostał pracę, a ktoś nie, no bo nie wiem, komuś się spodobał ktoś, nie? Albo po prostu miał odwagę pójść i pracować w tym, co wybrał. Si, i wiesz, i tak, tylko chodzi mi o to, że mówię, kurde, w jaki sposób ja mam zarobić pieniądze na Mustanga, zarabiając minimalną, nie da się. Ładne gwiazdy i ładny księżyc.
la la la.